Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Eugeniusz Kłopotek, kiedyś wieloletni polityk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, teraz wójt gminy Warlubie, no ale także polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego ciągle. Dzień dobry, panie pośle, panie wójcie, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam. Panie wójcie, co tam na wsi ludzie mówią, czy czekają już na Donalda Tuska w roli premiera, na odsunięcie PiS-u od władzy? Jakie nastroje na polskiej wsi? Zróżnicowane. No jesteśmy niestety pod wpływem również tej dużej polityki, bardzo podzieleni, nawet w tych lokalnych środowiskach. Na szczęście próbuję to wszystko tutaj, przynajmniej w gminie Warlubie, jakoś ogarnąć. Nie jest łatwo, ale rzeczywiście daje się odczuwać już gorączkę przedwyborczą. Ale ogólnie tak te nastroje na wsi, jakby pan poseł określił, raczej oczekiwanie na zmianę, czy boją się rolnicy, czy w sumie mieszkańcy wsi, to nie tylko rolnicy dzisiaj, ale rolnicy też odebrania chociażby tych socjalnych zdobyczy, przywilejów, które zapewniło Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma tutaj jednoznacznej opinii co do całego środowiska wiejskiego, bo dzisiejsze środowisko wiejskie to jest oczywiście zmniejszająca się grupa rolników, ale to są również ludzie pracujący zupełnie w innych zawodach. I powiem tak, zdania są podzielone. Z jednej strony oczywiście no, mówi się o tym dosyć powszechnie, co ten PiS wyprawia, jeśli chodzi właśnie o ten konflikt z Unią Europejską, dlatego że tych pieniążków, które powinny już do Polski trafić, nadal nie ma, ale te z drugiej strony mówią, przynajmniej niektórzy, ale PiS daje. No i to od 8 lat rządy PiS trwają. Panie pośle, patrząc na zbliżające się wybory, na kampanię wyborczą, miała być jedna lista opozycji, będą trzy najprawdopodobniej. PSL idzie razem z Polską 2050. To takie małżeństwo z rozsądku, czy jakieś inne emocje widzi pan w tym związku Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni? Czy po prostu są sobie potrzebni i to jest główny powód, dla którego PSL idzie razem z Polską 2050? Pytanie, czy to się skończy na pójście razem w duopolu, czy jednak pójdziemy trochę szerzej. Dlaczego? Ja cały czas podkreślam... Z Platformą, tak? Z Platformą jednak. Tak, myślę o Platformie, bo najprawdopodobniej z Lewicą pewnie się nie uda, przynajmniej przed wyborami. Ale dla mnie istotne jest, zresztą ja to nawet, jak pan wie, w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku złożyłem taką publiczną deklarację, że jeżeli opozycja pójdzie jednym blokiem do wyborów, siadam na rower i jadę do Częstochowy. No nawet już jestem w stanie zmodyfikować moją deklarację, że jeżeli te trzy podstawowe ugrupowania jednak dojdą do porozumienia przed wyborami i pójdą razem, też wsiądę na ten rower. Żartobliwie bym powiedział, że pojadę krócej może do Lichenia, ale pewnie do Częstochowy. Dlaczego o tym mówię? Ważne jest to, kto będzie pierwszy w tym wyścigu. Dlaczego? Dlatego, że prezydent będzie dał zwycięskiemu komitetowi wyborczemu rządu. A jeśli, powiem krótko, pojedynkę z Prawem i Sprawiedliwością nie wygra. Ja wiem, że niektórzy będą mieli o to do mnie pretensje, że w ten sposób, bo kiedyś też tak powiedziałem. Przez chwilę było słabo słuchać, Platforma w pojedynkę nie wygra. To pan wójt, pan poseł powiedział, tak? Tak, tak powiedziałem i znowu to powtarzam. Nie wygra. W trójkę jesteśmy w stanie wygrać. Pytanie, czy pójdziemy rzeczywiście tą drogą? Tym bardziej, że przecież od paru już lat słyszymy na opozycji cały czas jedno podstawowe hasło, najważniejsze. Najważniejszą sprawą jest odsunąć PiS od władzy. No to zróbmy to, ale nie zrobimy tego w rozproszeniu. Musimy pójść jedną, powiedzmy, grupą, jednym komitetem wyborczym. Ostatecznie Lewica może pójść osobno. Być może z Lewicą spotkamy się później. Bo w przeciwnym wypadku, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska bezwzględnej większości, o tym nie ma mowy, ale znajdzie sobie koalicjanta. Wszyscy mówią, że to może być Konfederacja. A jeśli jeszcze paru głosów zabraknie, to pan wie, kupią, po prostu kupią. Tak, kupią, ale niekoniecznie kupią, po prostu namówią. Ja rozmawiałem w tym tygodniu nawet z politykami PSL, którzy są w Sejmie i oczywiście trochę inaczej mówią do mikrofonu, a poza nim to nie wykluczają tego, że PSL będzie współpracowało z PiS-em po wyborach.
współpracowało? Czyli co, tworzyło koalicję? Tworzyło koalicję, tak. Nie. No, to są jakieś dymy puszczane, natomiast głowy nie dam za wszystkich przyszłych, powiedzmy, parlamentarzystów wywodzących się jakby z naszego ruchu, bo w przeszłości, doskonale pan wie, nawet takie już szarowe postacie Polskiego Stronnictwa Ludowego potrafiły strefić. Czyli panie wójcie, rozumiem, że ta palma pierwszeństwa po wyborach jest kluczowa i misja tworzenia rządu, tak? Jeżeli to PiS będzie miał misję tworzenia rządu, to ten rząd może skutecznie utworzyć. Dokładnie tak i dlatego mówię, im większe rozproszenie, zapomnijmy o wygranych wyborach. Ale to rozumiem, że też jest apel do Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo przecież Platforma chce ależ iść razem, to wy nie chcecie iść razem, w sensie PSL nie chce iść razem. Powiem tak, dobrze, że w tej chwili toczą się rozmowy programowe z partią 2050. Być może, bo taka przynajmniej jest zapowiedź... Nazwa Polska 2050, ta partia dokładnie. Tak, Polska 2050. Być może w kwietniu będzie podjęta decyzja o wspólnym starcie, ale raz jeszcze podkreślam, idźmy razem, siadajmy z Tuskiem i dogadajmy się, bo w przeciwnym wypadku PiS wygrywa te wybory. No, patrząc na wczoraj opublikowane sondaże, a trzy dokładnie wczoraj zostały przedstawione opinii publicznej, no i z żadnego nie wynika, że Platforma, Lewica i PSL z Polską 2050 mogłyby stworzyć rząd. O czym to świadczy, panie pośle? No, trzecia kadencja PiS jednak jest bardziej prawdopodobna na ten moment? Nie, no zdecydowanie nie. No, jeżeli będzie rzeczywiście taki układ, że z jednej strony wygrywa to Platforma wspólnie, podkreślam, z Polską 2050 i PSL-em, czy Koalicją Polską PSL. No tu w sondażach oddzielnie oczywiście jesteście jeszcze. Tak, ale mówię, jeżeli będziemy wspólnie razem i Lewica się później do nas przyłączy, przynajmniej w niektórych tych zasadniczych kwestiach programowych, mając cały czas gdzieś z tyłu to główne hasło, trzeba odsunąć PiS od władzy, to my tą władzę przejmiemy. Ale w przeciwnym wypadku PiS będzie dalej rządził. Panie wójcie, mamy potężną od ponad roku inflację, hamującą w ostatnim czasie gospodarkę, kryzys energetyczny, no masę problemów. No i jeżeli w tej sytuacji Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele, no ale także z PSL-em Polską 2050 i Lewicą nie odzyska władzy, nie przejmie władzy, no to już chyba w żadnych warunkach nie będziecie umieli przejąć władzy. Jeżeli w tych tak jednak wydawałoby się sprzyjających opozycji, no bo jeżeli one nie są sprzyjające, to naprawdę nie wiem, jakie mogłyby być. Panie redaktorze, żartobliwie powiem to, co mówię od lat. Niezbadane są wyroki, po pierwsze boskie, po drugie sądów, a po trzecie. Także ja bym tak nie wróżył jeszcze. Nie, no ja nie mówię, że tu jest coś pewnego, ale opozycja nie idzie pewnie po zwycięstwo. To też mam wrażenie, da się zauważyć. Ja powiem inaczej. Jeżeli na stronie opozycyjnej liderzy partii będą kluczyć, nie będzie jednoznaczności, to ja powiem tak, pewnie nie chcą przejmować władzy po PiS-ie. To by była granda w biały dzień, bo albo idziemy po zwycięstwo, albo zaczynamy się bujać. Jak zaczynamy się bujać, żeby kilku z nas tam pozostało, to ja przepraszam bardzo, takiej polityki Eugeniusz Kłopotek uprawiać nie będzie. Ale to dla wyborców, myślę, dla naszych słuchaczy, to może być ciekawe spostrzeżenie. Myśli pan, że nie wszyscy chcą tak naprawdę wygrać te wybory, bo co, boją się odpowiedzialności? To tak może wyglądać? Chodzi tylko po prostu o zachowanie status quo, albo nawet powiększenie tego sejmowego stanu posiadania, żeby po prostu być, żyć z polityki. To też jest ważne, czasem nawet ważniejsze dla niektórych? Panie redaktorze, i takich postaw wykluczyć nie mogę. 20 lat byłem w Wysokiej Izbie, różne rzeczy widziałem, różne rzeczy słyszałem i dlatego takiego scenariusza, przynajmniej w głowach niektórych, nie można wykluczyć. Panie wójcie, pewnie rozmawiał pan z sołtysami w pana gminie. Ile w ogóle wsi jest w gminie? Ilu sołtysów? Sołtysów 9, na szczęście nie mamy aż tak dużo sołtysów, natomiast wsi i takich przysionków to jest ponad 20. Okej, to myślałem, że sołtys to w każdej wsi w zasadzie. Sołtys 9. Okej, to w takim razie sołtysi zadowoleni z dodatku emerytalnego Sołtys Plus? Czy mają poczucie, że kupuje ich Prawo i Sprawiedliwość? Jak to odbierają?
No z pewnością tak, no bo przecież to jest sprawa jasna. Ale ja powiem... Ale należą się te pieniądze, czy nie? Pan z perspektywy wójta, jak to ocenia? Tak, tak, uważam, że tak. Bo naprawdę dzisiaj rola sołtysa nie jest rolą łatwą przy takim dużym poziomie roszczeniowości naszych obywateli. Bo to też odczuwam na własnej skórze. Jesteśmy po zebraniach wiejskich. Za chwilę o godzinie 10 właśnie mam uroczyste spotkanie z naszymi sołtysami. Mamy malutkie prezenciki, ale na pewno też by to ich ucieszyło, gdyby otrzymywali ten dodatek. Ja przypominam sobie, kiedy myśmy współrządzili z Platformą Obywatelską. Też mówiliśmy o dodatku dla strażaków i tak dalej. A kto? Niejaki pan Rostowski, który nie potrafił odmienić Bydgoszcz, że w Bydgoszczy, tylko w Bydgoszczy. O, to już złośliwość. No, no, nie był ministrem edukacji, ministrem finansów. Nic nie można było wtedy załatwić. Nic. Kosiniak-Kamysz wręcz wyrwał te słynne 1000 złotych dla tych po urodzeniu dzieci. A dzisiaj można było? Można było dać dodatek dla strażaków? A za chwilę pewnie będzie można będzie dać dodatek dla sołtysów. Można było to zrobić za panie pośle, ale to, co zaraz pan mówi, to jak słyszą to wyborcy i sobie myślą, Boże, to wróci ta Platforma do władzy i znowu nic nie będzie można dać. Znowu na nic nie będzie pieniędzy. Mam nadzieję, bo ostatnio Platforma również prześciga się chociażby w kwestiach mieszkaniowych, że proponuje zerowy kredyt. Mam nadzieję, że słowa chce dotrzymać. I w związku z tym może i tam nastąpiła przemiana na plus. U samego szefa, czyli pana Donalda Tuska również. O samym szefie Donaldzie Tusku porozmawiamy w internetowej dogrywce Sedna Sprawy. To już za chwilę, między innymi na Radio Plus PL. Słuchaczom radia bardzo serdecznie dziękujemy. Eugeniusz Kłopotek, PSL, wójt gminy Warlubia jest i będzie jeszcze przez kilka chwil naszym gościem. Radio Plus. Sedno sprawy. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe, gmina Warlubie, wójt tejże gminy cały czas jest z nami. Panie wójcie, ale to jeżeli o Donalda Tuska chodzi, przewodniczącego Platformy, kiedyś przez wiele lat premiera, no premiera rządu, który pan przecież też wspierał. No zabrzmiały te słowa tak jak, nie wiem, jakby to sztabowiec jakiś Prawa i Sprawiedliwości mówił. Za rządów Platformy Obywatelskiej Rostowski trzymał twardą ręką tą kasę, na nic nie dawał. No a teraz no może tak nie będzie, ale może tak będzie, to w takim razie no nie brzmi to najlepiej z perspektywy właśnie wyborcy, który może się zastanawiać, czy chociażby, nie wiem, 500+ będzie zwaloryzowane, czy będzie 15 emerytura i tak dalej, to jak dojdzie Platforma Obywatelska do władzy, to nie ma mowy o poszerzaniu tych socjalnych chociażby programów? Ja jestem daleki od tego, żeby myśleć o dalszym poszerzaniu tych programów, natomiast mamy już to, co obywatele otrzymują. Także tutaj jestem pod tym kątem jednoznaczny. Zresztą proszę pana, panie redaktorze, najgorsze jak polityk nie jest wiarygodny od początku do końca. Trzeba być w polityce wiarygodnym. Jeśli się powiedziało tak, to tak ma być. A jeśli są jakieś przeszkody, to trzeba wyjść przed tłum i uczciwie powiedzieć, że nie możemy zrealizować tego z takiego czy innego powodu i musimy to zmodyfikować. I to jest uczciwe. Natomiast opowiadanie przed wyborami, a później nierealizowanie jest najgorszym rozwiązaniem i to się na pewno naszym wyborcom nie podoba. Jedno, co również Platforma zapewnia we wszystkich swoich wystąpieniach ich przedstawicieli, że tych zdobyczy socjalnych, które obecnie otrzymują, na pewno nie zabierze. Zresztą, tak jak powiedziałem, gdybyśmy byli w szerokiej koalicji, to na pewno te zdobycze socjalne będą utrzymane, zwłaszcza jeszcze gdyby wzmocnić całą tę koalicję lewicą. Panie wójcie, to jeszcze też o samym wójtowaniu chciałbym chwilę porozmawiać, ale teraz jeszcze wątek Donalda Tuska zakończę. Wątek Donalda Tuska jednym pytaniem. Czy jeżeli Platforma nie odzyska władzy, to on powinien ustąpić pola młodszym? Czy to powinna być no, ostatnia taka próba Donalda Tuska? Czy po przegranych ewentualnie wyborach ciągle on będzie wiarygodny i ciągle w nim wyborcy będą mogli pokładać nadzieję na zwycięstwo? Czy to już zdecydowanie... ostatni taki bój szefa Platformy? Trzeba obiektywnie powiedzieć, że jest to zawodnik wagi ciężkiej. W Polsce jest najcięższej, absolutnie. I w Europie w sumie bardzo ciężko. A chociaż być może masa ciała o tym nie wskazuje. Natomiast jest to zdecydowany, jednoznaczny lider
I powiem tak, jeśli on ma bardzo dużo pozytywnego elektoratu, ale też ma bardzo dużo, podobnie zresztą jak Jarosław Kaczyński, negatywnego elektoratu. I trzeba powiedzieć uczciwie, że w polskiej polityce dla Donalda Tuska jest to bój ostatni. Jak go przegra, schodzi ze sceny politycznej. Jak wygra, rozumiem, gra otwarta, ale po porażce powinien się wycofać, tak? Tak jest, tak jest. Ale, panie pośle, decyzja nie należy do... Jasne, należy do Donalda Tuska. No, Donald Tusk to też nie jest taki wiekowy. Ma 65 lat, jeżeli dobrze pamiętam, więc no jeszcze może odczekać i znowu wrócić. To jeszcze różnie może wyglądać. Panie wójcie, a jeżeli o pana karierę polityczną i tą samorządową chodzi, no ale to w sumie też polityka. Co jest trudniejsze? Być wójtem czy być posłem w polskim Sejmie? Zdecydowanie być wójtem. Jeśli mogę sobie pozwolić na pewnego rodzaju żartobliwe powiedzenie. Proszę to dobrze zrozumieć. Ja znam nie wójta się wójta, tylko powiedzenie z wójtem. Tak, kiedy byłem wicewojewodą bydgoskim w latach 90., mówię, co oni w tej Warszawie na wiejskiej wymyślają i każą nam to realizować. Mówię, trzeba tam pójść i się dostać. 20 lat byłem w polskim parlamencie, w Sejmie. Dzisiaj jestem wójtem z woli wyborców. Dzisiaj niejednokrotnie mówię tak. Co myśmy przez te 20 lat tam wymyślali? Ale panie pośle, tak, jeżeli chodzi o taką codzienną też pracę, o wysiłek włożony w jeden i drugi, no, zawód, powiedzmy, posła i wójta, to bycie wójtem jest faktycznie dużo trudniejsze, bardziej wymagające. Posłem to, no, z moich obserwacji też wynika, że można być bardzo pracowitym posłem i można, nie wiem, dwa etaty spokojnie wypracować, ale jak ktoś chce, to może być posłem absolutnie leniem raz na dwa tygodnie albo trzy posiedzenia, a poza tym, jeżeli kampanii wyborczej nie ma, to absolutnie luz, prawda? Na stanowisku wójta chyba tak się nie da. Panie redaktorze, przede wszystkim w Sejmie, w parlamencie jest generalnie rzecz biorąc odpowiedzialność zbiorowa. Oczywiście są głosowania imienne i wyborcy zawsze mogą nas z tego rozliczać. Natomiast wójt ma od Annasza do Kajfasza, od lewa do prawa, ma tyle różnych problemów, i tych dużych, i tych zwykłych ludzkich, codziennych. Wie pan, co ostatnio musiałem zrobić? Zamieniam się w słuch. Opowiem panu naprawdę historię. Jest godzina 10:30, niedziela. Okay. Wybieram się z żoną i z dzieckiem do kościoła na mszę świętą. Otrzymuję telefon od policjanta. Panie wójcie, ja pilnuję dwa owczarki, bo one tutaj wałęsały się po miejscowości. I co ja mam dalej zrobić? Niech pan spowoduje, żeby ktoś po nie przyjechał ze schroniska. Okazało się, że oczywiście przy pomocy pani sekretarz gminy załatwiliśmy, przyjechali. Ale co się okazało? Te owczarki porzucił obywatel sąsiedniej wsi po wczorajszej uroczystości. Przyszedł, proszę sobie wyobrazić, z nimi do kościoła. Na zwrócono mu uwagę, opuścił kościół z tymi psami i zostawił te psy. Co wójt zrobił? Jak wójt rozwiązał ten problem? Psami. Jeszcze raz podkreślam, przyjechali przy pomocy pani sekretarz, przedzwoniłem do niej, żeby przedzwoniła do schroniska i oczywiście przyjechali, wzięli ze sobą te psy, ale do mnie dzwonił policjant, który ich pilnował. No tak, to prawda, i to niedziela, 24 godziny na dobę. Czujność, panie wójcie, kiedy otwarcie nowego przedszkola i żłobka, które w Warlubie są budowane? Tak, to jest największa nasza w tej chwili inwestycja. Ja się bardzo cieszę, że radni jednogłośnie poparli moją w ogóle koncepcję, bo początkowo miało być rozbudowywane stare przedszkole, 56-letni budynek. Ja uznałem, że nie ma co ładować publicznych pieniędzy, nawet tych z zewnątrz, w stary obiekt. Budujemy nowe przedszkole. Dzięki życzliwości jednego z mieszkańców kupiliśmy działkę i obiekt powinien być gotowy w grudniu tego roku. Pierwszy kwartał 2024 to jest na kompletowanie załogi, wyposażanie przedszkola i na zajączka wielkanocnego chciałbym dzieciom sprawić prezent w 2024 roku. Ojej, to też nie wiem, czy to przypadek, ale to wtedy wybory też się odbędą. Chyba wiosną 2024. Czy wójt Warlubia będzie ubiegał się o reelekcję?
No właśnie, i to chcę podkreślić wyraźnie. Już na tych zebraniach wiejskich, które niedawno miałem, wyraźnie podkreśliłem, że nie będę się ubiegał o reelekcję. Wykonam zadanie, które na mnie w tej chwili ciąży i zgodnie z wypowiedzią klasyka powiem tak do pani przewodniczącej Rady Gminy. Melduję wykonanie zadania, w tył zwrot i do Śliwic, do Borów Tucholskich. Emerytura? Po prostu? Tak, zdecydowanie. Być może będę kandydował na radnego, ale to jest jeszcze czas. Bardzo panie pośle, panie wójcie, dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Miło było się po latach zobaczyć. Szkoda, że zdalnie, ale z Warlubia to kawałek. Mam nadzieję, że jeszcze serdecznie będzie okazja. Zapraszam do Warlubia. Panie redaktorze, serdecznie do Warlubia zapraszam, a z autostrady w Warlubiu jest zjazd. To mam nadzieję, że uda się pojawić, ale wcześniej jeszcze nie raz liczę na spotkanie i rozmowę. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Eugeniusz Kłopotek, wieloletni poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj wójt Warlubia był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy.